mam. Okej, siemano, John the Saint, tutaj na Manhattanie, Barata Pułaskiego. Jestem z chłopakami tutaj z klubu polskiego, nowego Polska Skora. I zrobimy krótki tutaj interview z szefem klubu. Kto by chciał powiedzieć, jak to w ogóle widzisz waszą uczestnictwo tutaj w tej paradzie, no bo to jest zajebista sprawa. To jest nasza tradycja, kultywujemy coś zajebistego, kościuszko, pułaski i tak dalej. My budowaliśmy tą Amerykę i nadal ją budujemy. Wizy zostały zniesione niedawno. Ja jestem bardzo ekscytowany, więc teraz ty mów. Jak to wszystko widzisz, panie kolego? Przedstaw się i proszę mówić. Mam na imię Rafał Raku, jestem założycielem i prezesem Polskiej Spory. Działamy w trzech stanach, Connecticut powstała Polska Spora. Nowy Jork, mamy bardzo dużo chłopaków z Nowego Jorku, mamy New Jersey, teraz odchodziło się. Nasz klub powstał przede wszystkim w celu propagowania polskości, polskości i bezpiecznej jazdy i reprezentowania Polski, naszych kolorów biało-czerwonych na ulicy, na drodze, na zlotach, na wszystkich eventach motocyklowych. Motocykliści były bardzo... Jest takim niby auto, troszeczkę nie za bardzo dobrze widziany. My chcemy to propagować, polskość, pomaganie, żeby była Polska widziana w dobrych oczach, jako nie jako bandyci, tylko jako ludzie, którzy pomagają. Jak najbardziej. Mi się bardzo podobało, co powiedziałeś o bezpiecznej jazdy. Sam jestem zawodowym kierowcą, mogę ci nawet pokazać. Mam CD, Commercial Ready License Class A na Tractor Trailer. Czyli żarówka z naczepą, ale jeżdżę jako rolo-truck driver, na wysypiska i tak dalej. I bardzo mi się to podoba. Wiesz, to też jest o sterowych, o trokerach, nie? Że są idioci i tak dalej. Ale ja na przykład za każdym razem chciałbym mieć traktor. I widzisz, i to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo trzeba łamać te sterowy, tak samo trzeba łamać sterowy, tak Polaków, że mówią o nas dam Polak, Polish Jobs i tak dalej. Bardzo się, to teraz dawno się. Aro, proszę się pokaż tu swoim chłopakom, wiesz jak to wszystko wygląda. Wrócimy to później na mój kanał na YouTube. Już wiem, jak to został zrobiony z prezesem. Tak jest? Może chcesz tu jeszcze parę słów powiedzieć tak samo? Nie, to na pewno chłopaków powiedziałem, że nie powiem. Jasiu, dzięki wielkie. Generalicja, tak jest? Tak jest! Dobra! Stanford, Star Wars, a ty się uciąłeś! Ja chciałem cię uciąłem! Ty, cwaniaku! Dobra, na razie, bye!